Krzywicka i Kamilatry. Przed tą rywalizacją pojedynek meczu 1-1. SNS Food, Quotient Art Festival, finał drużynowych Mistrzostw Polski 2016. Karina Tima of Squash and More Big Girls serwuje. Karina Krzywicka z drużyny Squash City and Lubic Team odbiera. Best of 5 games 0-0. Strata 1-0. Strata 1-2. Paulina. 3-2. Strata 3-4. Strata 5-3. Jest led. 5-3. Siedem.
Jest led. 5-7. Z lewej strony. Strata 8-5. Strata 6-8. Strata 9-6. Dziesięć, sześć. Game ball. Squashed more hit girls. No, drodzy Państwo, brawo, brawo! Piękny, piękny pojedynek. No i tutaj nasza juniorka, wspaniały dzisiejsza forma, Kamilę Tymy. No i też brawo dla Pauliny Czywickiej. Przypominamy, gramy bez fajnych do trzech wygranych gemów. Wielka prośba raz jeszcze od organizatorów i sędziów. Prosimy absolutny zakaz robienia zdjęć z lampą błyskową. Także nie używamy fleszy. Kogo zrobimy na fleszu, to tak zwany klas, taki asekuracyjno-rodzicielski, więc prosimy, aby nie używać lamp błyskowych. A my zapraszamy od północy na wieczór muzyczny do klubu Odeon, rynek Główny 28. Sędzia Tomasz Wolechała tam również będzie. Będziesz, Tomku? Będzie, będzie. Tomek razem ze mną, ja będę grał na skrzypcach. Tomek na klawiszach. Będą nasi bolety z Montelupi, także pięknie. Vouchery zniżkowe dostępne w strefie gastronomicznej w klubie. Czeka zarezerwowana loża na drugim piętrze. Klub Odeon, rynek główny 28. Nasze muzyczne afterparty po północ. 15 sekund. 15 sekund. Żeby nie było. 15 sekund, ja. Czas. Drodzy Państwo, brawa, brawa dla Pauliny! Już czeka na swoją rewolucję. No i na Kalinę! To co mówiłem, przesympatyczne zawodniczki, ale już wchodzą, gdy te drzwi zaczaskują się. Już pełna koncentracja i walka na całego zwycięstwo tytułu drużynowy mistrzyn Polski. Squash and More Hit Girls prowadzą 1-0. Drugi set. Karina Tyma serwuje. Paulina Krzywicka odbiera. 0-0. I 1-0. Zero.
please? Stroke to Squashen Moore. Zero. Cztery zero. Strata. Jeden cztery. Down. Strata 5-1. Sześć jeden. Wszystko po myśli ekipy Squashen Moore Hit Girls Orzech. No i tutaj Kalina, przypominamy, piękny, piękny pojedynek i prowadzenie 2-0. Rozstrzyga się, przypominamy, drodzy Państwo, wspaniały finał kobiet drużynowych mistrzostw Polski. Zapraszam bardzo serdecznie, aby też odwiedzić naszą część gastronomiczną. No i Państwa prosimy, aby raz jeszcze nie robić zdjęć z lampami błyskowymi podczas spotkania, a także podczas meczu nie przechodzić i też nie przeszkadzać sędziom w celnym i odpowiednim regulaminowym oglądaniu i podejmowaniu decyzji podczas sytuacji spornych na naszym korcie. No, drodzy Państwo, witamy kibiców, którzy również tutaj z rakietami przyszli, niektórzy z pieskami, piękny piesek, śruba Maksymy, tak? 15 sekund. Bardzo proszę Was wszystkich miłośników squasha o zajmowanie miejsc i nie przechodzenie podczas rozgrywania seta przez trybunę główną. A my pozdrawiamy również naszych internautów na squasha w
www.rzeczpospolita.pl. Tam informacje, tam również relacja z tego, co dzieje się na naszej mistrzowskiej korcie. No i drodzy Państwo, przed rozpoczęciem tego setu 2 do 0 dla drużyny z Chłożen Hitlers Orzech. Zaczynamy trzecie, być może decydujące starcie. Chłożen Hit Girls prowadzą 2 do 0 w setach. Karina Tyma serwuje, Paulina Krzewicka odbiera. 0-0. Strata 1-1. Osiem, pięć.
9-5. Może 10-5, piłka meczowa, lewa strona. Strata 6-10, piłka meczowa. Siedem, dziesięć, piłka meczowa. Jest led. 7-10, piłka meczowa. Piłka meczowa. Obieg. 9-10. Piłka meczowa. Które wygrywają 3-0, 11-6, 11-1, 11-9. Drodzy Państwo, brawo, brawo, cudowne rozstrzygnięcie. Mamy mistrzynię Polski, dużymi mistrzyniami Polski z Położyn Mor.